Poranek Radia TOK FM. 7:28 i w studiu witam pana premiera Leszka Millera, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie premierze, jeszcze niedawno czytałam, że przyszłość Lewicy zależy od tego, czy porozumie się pan z Januszem Palikotem. Wczoraj biorę Gazetę Wyborczą i czytam, że przyszłość Lewicy zależy od tego, czy będzie pan w stanie dogadać się z Magdaleną Środą. To jak to jest? Proszę pani, to nie są moje słowa. Ja nigdy nie uważałem, że przyszłość Lewicy zależy od porozumienia się z panem Januszem Palikotem, a tym bardziej nigdy nie uważałem, że zależy ona od porozumienia się z panią Środą. A co wy macie z tą panią Środą, że tak się zwalczacie i to takimi ostrymi słowami? Ja nic nie mam, natomiast odnoszę wrażenie, że ja po obejrzeniu znakomitego zresztą filmu Seksmisja wyszedłem z kina, a pani Środa w dalszym ciągu tam pozostała. No a z Palikotem to jak będzie? Będziemy on się też spotykać. Jeszcze w jakimś kinie jest? Czy już od sali kongresowej jest? Będziemy spotykać się przy różnych okazjach. Ale zarówno intencją pana Palikota, jak i moją jest zachowanie odrębności organizacyjnej i politycznej naszej formacji. Ale pan już 4 marca, czyli w ogóle wcześniej niż ten 1 maj, który się zapowiada na tą wielką manifestację, organizuje Zjazd Kobiet, tak? Kongres Kobiet pan organizuje nowy. Moje koleżanki sygnalizowały mi, że chciałbym się spotkać w Warszawie z okazji 8 marca, Dnia Kobiet. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i zaplanowaliśmy takie właśnie spotkanie, przy czym nie 8 marca, bo to jest dzień roboczy, tylko 4 w niedzielę, więc będziemy widać tutaj. To wyścig z panią Magdaleną Środą? Kto zgromadzi więcej kobiet w sali kongresowej? Panie redaktor, ja nie wiem, kogo reprezentuje pani Środa, oprócz tego, że reprezentuje siebie. Natomiast my zapraszamy nasze koleżanki i kolegów z całej Polski, przede wszystkim koleżanki, ale przecież tam będą również koledzy. I będziemy dyskutować o węzłowych, ważnych sprawach dla kobiet. Myślę, że to jest zupełnie naturalne, jak na lewicową partię. Czy generał Parulski powinien odejść ze stanowiska naczelnego prokuratora wojskowego? Nie wiem, pani redaktor, bo nie jestem przecież wprowadzony. Ale do był pan premierem. No, ma pan ogląd tego, co się dzieje w państwie. Jak powinny wyglądać relacje między władzami pani, w państwie? W obrębie prokuratury. Proszę pani, co to jest cywilna kontrola nad armią? Była zasadnicza różnica w okresie, w którym ja byłem szefem rządu, mianowicie taka, że minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym. Ponieważ kilka lat temu rozłączono te funkcje, to szef rządu, dzisiejszy szef rządu, nie ma w tych sprawach nic do powiedzenia. Ja wiem, że szef rządu nie ma nic do powiedzenia, ale pytam o pana opinię jako politykę. No, w gazetach pełno rozważań polityków. Czy niestosownie się zachowują, rozważając? Mogę tylko powiedzieć, że z mojego oglądu i doświadczeń wynika, że jeżeli między szefem a jego zastępcą jest konflikt, to albo obaj odchodzą, albo jeden z nich. A co pan w ogóle sądzi o tej całej sprawie? Co to było? No to była jakaś próba zwrócenia uwagi ze strony prokuratora, który się postrzelił. Dramatyczna. Ja bym tego nie trywializował, tak jak to się dzieje. Zwrócenia uwagi na sytuację w prokuraturze, a właściwie na niezdrową konkurencję między częścią wojskową a częścią cywilną. Ja uważam, że pomysły włączenia prokuratury wojskowej do prokuratury ogólnej są właściwe i nie może to oznaczać, znaczy likwidacja prokuratury wojskowej nie może oznaczać likwidacji prokuratorów wojskowych, bo oni powinni znaleźć miejsce w jakiejś strukturze prokuratury ogólnej. Ale jeżeli już o tym mówimy, to ja też nie widzę uzasadnienia, żeby nie zrobić tego samego z prokuratorami IPN-u. Oni też powinni być częścią prokuratury ogólnej, a nie... No mówi się o tym od dawna, tylko że u nas jakoś z podejmowaniem decyzji jest marnie. No tak, no ale to wystarczy inicjatywa ustawodawcza.
prokuratorzy z IPN-u zarabiają najwięcej ze wszystkich, a jednocześnie mają najmniej spraw. No, to jest patologia. To powinno się przy okazji dyskusji o prokuraturze wojskowej ten problem także rozwiązać. A możecie wnieść projekt? Przecież zbierzecie, mimo że klub jest nieduży, wystarczającą liczbę podpisów, żeby wnieść projekt ustawy regulującej. Możemy, tylko że potem ten projekt wyląduje w szufladach marszałek Sejmu i nie użyje światła dziennego. No to nie wiadomo, należy spróbować, bo na razie jeszcze Sejm krótko obraduje, nie ma nad czym pracować, więc może by się udało. Nasz wniosek o likwidację pionu śledczego IPN-u jest znany od dawna. Natomiast mam nadzieję, trzeba. Jest napisany oczywiście, możemy go powtórzyć. Natomiast reforma prokuratury to jest rzecz rzeczywiście istotna, poważna. Ja się cieszę, że pan prezydent Komorowski interesuje się tą sprawą i nie demonstruje swojego braku zainteresowania, bo to jest właściwy urząd w tej sytuacji do zajmowania się tą kwestią. Być może minister sprawiedliwości mógłby tutaj wykazać pewną inicjatywę. Ja dzisiaj będę rozmawiał z ministrem sprawiedliwości, bo pan Gowin zaprasza wszystkich szefów klubów parlamentarnych. Po kolei, jak rozumiem, będzie przedstawiał swoje propozycje legislacyjne i pewnie będzie sądował. A to dobry obyczaj. Podoba się panu? Bardzo mu się podoba i złożę panu ministrowi gratulacje z tego powodu, bo to właśnie cywilizuje polską politykę. Więc jeśli pan minister Gowin przedstawi swoje propozycje legislacyjne, zapyta nas o opinię, to takie stanowisko zostanie mu przekazane, rzecz jasna. A jak będzie z wnioskiem o odwołanie ministra zdrowia? Poprzecie w końcu, czy nie? Bo takie chwiejne stanowisko było. Najpierw pan mówił, że nie, potem jak PiS powiedział, że tak, to wy też tak. Nie. No i właściwie ono cały czas było precyzyjne, bo my mówiliśmy, że najważniejszą sprawą jest szybka nowelizacja ustawy refundacyjnej. Złożyliśmy własny projekt. Cieszymy się, że rząd nasz projekt wykorzystał i przyznał nam rację, bo jak pani pamięta, przez długie dni mówił, że ustawa jest świetna, nie wymaga żadnych zmian. We wtorek Rada Ministrów uznała, że jednak nie jest świetna ta ustawa i wymaga zmian. Projekt wpłynął, przy czym on ku mojemu ubolewaniu wywoła jeszcze więcej zawieszania. Wczoraj stosowne komisje pracowały do późna w nocy. I to, co projekt wnosi, a co spowoduje to zamieszanie, to jest nierówne traktowanie lekarzy i aptekarzy, więc być może będziemy mieli do czynienia z zakończonym protestem lekarzy, ale będziemy mieli do czynienia z otworzeniem protestu aptekarzy. A czy pan w ogóle uważa, że nie powinno być żadnej kontroli wystawianych recept, bo wygląda na to, że idzie bez kontroli wszystko? Powinna być taka kontrola, tylko nie w taki sposób, żeby na przykład lekarze otrzymywali w prezencie dodatkową biurokrację, bo jak oni się będą zajmować dodatkową biurokracją, to znaczy, że kolejki pacjentów będą się wydłużać. No, ale przepisy właściwych recept to nie jest dodatkowa biurokracja, tylko to jest postawienie właściwej diagnozy i zaordynowanie właściwego leczenia. Więc niech to sprawdza Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie lekarze. No jak może aptekarze fundusz sprawdzić, czy lekarz właściwie leczy? Tam są urzędnicy, to lekarz wie. Nie chodzi o to, czy właściwie leczy, bo Narodowy Fundusz Zdrowia się tym nie może interesować, bo to jest w kompetencjach lekarzy. Natomiast no właśnie. Chodzi o to, czy... To oni wiedzą, jakie lekarstwa, jak dawkować, które, co, jak. Jak funkcjonują te przepływy. To powinno być w okresie zainteresowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Aha, jeszcze jeden problem, który ta ustawa stwarza. Otóż tam jest napisane w tej ustawie, która wczoraj trafiła do Sejmu, że minister zdrowia będzie co najmniej raz na 2 miesiące zmieniał listę leków. Tak, no to normalne. Tak, tylko że to spowoduje na przykład taką oto sytuację, że chory zacznie się leczyć w oparciu o lek, który będzie refundowany, a przy następnej okazji wizyty u lekarza dowie się, że już nie jest refundowany.
No ale jak jest postęp medycyny i będą wchodzić nowe, no to to normalne, że no tak, będą tylko, że będzie płacił mniej, a za chwilę się dowie, że będzie płacił 100%. No więc to jest pytanie, czy to jest rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, czy nie. To co, ma być wszystko sztywne, tak? Niezmieniana lista? No jeżeli już lek trafia na listę leków refundowanych, to nie powinno być zagrożenie, że on za chwilę zostanie stamtąd wyrzucony, bo chory, który go przyjmuje, chciałby mieć pewność, że będzie dalej nie płacił 100%, tylko mniej. No ale to jak będzie z tym poparciem wnioskowym? Aha, więc myśmy mówili wyraźnie, że jeżeli pan Arłukowicz zgodzi się... No bo ten warunek został spełniony, jak rozumiem. Został spełniony, tylko że ten projekt, który trafił do Sejmu, on wprowadza rozwiązania, które są bardzo problematyczne. I dzisiaj podejmiemy, najpóźniej jutro, decyzję w tej sprawie, ale wygląda na to, że nie wszystkie artykuły, tam jest 8 artykułów tego nowego projektu. No, to jest duża nowelizacja. No, miał być jeden zawieszony i się okazuje, że jest jakaś wielka nowelizacja. No, jak widzi pani, to jest duża nowelizacja. Została nie najlepiej oceniona przez rozmaitych specjalistów, którzy nad tym pracują. Przeze mnie też, bo tam jest ruszenie marży. Jak się ruszy marże, to już poleci. No więc, proszę pani, jest pytanie, czy my mamy za tą nowelizacją głosować, czy nie. Wszystko wskazuje na to, że raczej nie. A więc jak nie za nowelizacją, to i za... To i nie za ministrem, który ten projekt przedstawił. Mhm. Czyli musi czuć się zagrożony jeszcze przez państwa pan minister Arłukowicz. A jak aptekarze zaczną protest, to co, poprzecie protest aptekarzy? To zobaczymy, w jakiej to będzie formie, bo przecież ani protest lekarzy, ani protest aptekarzy nie może zwiększać trudności w leczeniu chorych, bo i tak, jak ktoś jest chory, to i tak przeżywa wielką traumę, to dlaczego jeszcze mu tą frustrację powiększać, prawda? A Sojusz Lewicy Demokratycznej przeżywa jeszcze powyborczą traumę, czy już z niej wyszedł? Już wybory mamy poza sobą. Teraz koncentrujemy się na tym, co... Na wybory przewodniczącego. Mówię o wyborach parlamentarnych. Mamy ustabilizowaną sytuację. 21 odbędziemy posiedzenie Rady Krajowej. W najbliższą sobotę organizujemy duże spotkanie wszystkich zainteresowanych reformą emerytur i rent, bo zamierzamy ustosunkować się zarówno do propozycji rządu, jak i do propozycji OPZZ-u. OPZZ w zeszłej kadencji już przedłożył stosowny projekt reformy, który nie opiera się na wieku biologicznym, tylko na faktycznym czasie przepracowanym. Będziemy mieli również spotkania z naszymi samorządowcami, ale przede wszystkim będziemy się koncentrować na problemach, którymi dzisiaj żyją Polacy. O, ciekawe. No tak, ciekawe, od tego jest partia polityczna, pani redaktor. Czym żyją Polacy? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan premier Leszek Miller, był pierwszym gościem poranka. Zapraszam państwa na informacje.